Dzień dobry, moi drodzy. Dziś piątek, szósty dzień listopada. Spotykamy się w kolejnym codzienniku biblijnym, aby ten dzień rozpocząć Słowem Bożym z zachętą do modlitwy, do tego, by z Panem Bogiem przeżyć kolejny dzień. Na dzień dzisiejszy, z Biblią na co dzień, są słowa ze Starego Testamentu u proroka Izajasza. W 45 rozdziale, w 6 i 7 wierszu słyszymy słowa samego Boga. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja pan czynię to wszystko. I apostoł Paweł napisał w drugim liście do Tesaloniczan w trzecim rozdziale w piątym wierszu: Pan zaś niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości chrystusowej. Moi drodzy, każdego dnia spotykamy się z różnego rodzaju doświadczeniami. Cieszymy się, kiedy doświadczamy szczęścia, radości, kiedy możemy dzielić się z kimś optymizmem, ale też doświadczamy trudów, smutków, niepewności, obaw. Mogłoby się wydawać, że w minionym czasie bardzo dużo słyszymy o trudzie, o smutku, o cierpieniu, o chorobach. Z każdej strony jesteśmy bombardowani przykrymi, smutnymi wiadomościami. Zresztą nie jeden z nas doświadcza trudu. I pewnie cierpienia. Niezależnie czy doświadczamy radości czy cierpienia, we wszystkim możemy odnaleźć Boga. We wszystkim możemy odnaleźć Bożą rękę i tego, który chce nas przeprowadzić przez to doświadczenie. Bogu nie jest obojętny nasz los. Bogu nie jest obojętny to, co w tej chwili przeżywasz. Może właśnie dzisiaj zmagasz się z wielkimi trudnościami. Z chorobą, z cierpieniem, z przykrością. W tym wszystkim, Pan Bóg, chcecie umocnić i chcecie przeprowadzić. Może wychodzisz z trudnego doświadczenia i widzisz przed sobą radość i nadzieję. W tym również jest Pan Bóg. Chciej zwrócić do niego swoje serce. Właśnie do tego, by w każdej sytuacji swojego życia zwrócić serce w stronę Boga, zachęca nas apostoł Paweł. Mówi, Pan zaś niech kieruje serca wasze. A więc Pan Bóg niech kieruje Twoimi myślami, Twoim sercem, tym wszystkim, co jest w głębi Ciebie, a co tak często ciężko jest nam wyrazić. Pan niech kieruje Twoje serce, gdzie ma być ono skierowane? W stronę Bożej miłości, w stronę cierpliwości, którą okazał nam Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa. Czasy, w których żyjemy, kierują nasze serca w stronę strachu, w stronę rozpaczy, w stronę niepewności. A Pan Bóg chce kierować nasze serca w stronę miłości, dobroci i cierpliwości. Tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Bogu możemy znaleźć ukojenie dla naszego życia, dla naszych serc. Tylko w Nim jest nowe poczucie bezpieczeństwa, którego nigdzie indziej nie otrzymamy. Zachęcam Ciebie, zachęcam też samego siebie, aby otworzyć serce na działanie Ducha Świętego i pozwolić, by Pan moje i Twoje serce kierował w stronę miłości, Bożej miłości i w stronę cierpliwości okazanej nam przez Jezusa Chrystusa, a wtedy i radość, i smutek, i dobry czas, i czas doświadczenia będzie nam łatwiej przejść, bo będziemy wiedzieli, że we wszystkim Bóg jest blisko nas. Niech Pan Bóg otwiera nasze serca, niech nas prowadzi. Życzę Wam bliskości z Panem Bogiem. Dobrego piątku. Zostańcie z Bogiem.